W imieniu Komitetu Rodzicielskiego Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Głownie mam szczególny zaszczyt powitać Państwa w dniu dzisiejszym. Szczególnie serdecznie jednak chciałbym powitać tegorocznych maturzystów, którzy już za 100 dni będą musieli zmierzyć się z jednym z najpoważniejszych szkolnych egzaminów. W imieniu rodziców życzę Wam, abyście po maturze byli tak samo szczęśliwi i uśmiechnięci jak dzisiaj. Ale to dopiero za 100 dni. Dzisiaj mamy czas zabawy, wielkiego balu, miejmy nadzieję, mile wspominanego Polaków. Dziękując za przyjęcie zaproszenia i przyjście na bal, pięknie witam gości, a wśród nich panią dyrektor, całe szanowne grono pedagogiczne z osobami towarzyszącymi, przedstawiciela starostwa, przedstawicieli trzecich klas naszego liceum i wreszcie rodziców, którzy za chwilę będą skupieni oglądać poloneza, a później dołożą wszelkich starań, aby dzisiejsze spotkanie było miłe i przyjemne dla wszystkich. Chciałbym z tego miejsca już dzisiaj podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tej dzisiejszej imprezy. Myślę, że młodzież też chciałaby wyrazić wdzięczność pani profesor Lewandowskiej za poświęcony czas i wysiłek w przygotowaniu poloneza, jak również pani Oli Markiewicz za pomoc w przygotowaniu dekoracji, którą już teraz wszyscy podziwiamy. Życzę Państwu szampańskiej zabawy, dobrego humoru, dobrego apetytu do jedzenia przygotowanych potraw i mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie odbędzie się w idealnej, kulturalnej atmosferze, tak jak przystało na maturzystów roku 2002. Dziękując za uwagę, chciałbym dodać, że tutaj, w tej sali, 28 lat temu, też miałem swój studniówkowy bal. Tym bardziej jest mi przyjemnie coś takiego Państwu przekazać. Dziękuję bardzo, życzę przyjemnej zabawy. Teraz chciałbym prosić przedstawiciela młodzieży o zabranie głosu. Szanowni Państwo, drodzy goście, w imieniu uczniów klas czwartych bardzo serdecznie witam wszystkich na balu studniówkowym roku 2002. Już za 100 dni matura, egzamin będący dla nas drogą do dorosłości. Postaramy się, aby ten krótki czas, który pozostał do niego, rozsądnie wykorzystać. Otwiera się przed nami nowy etap życia, rozdział samodzielnych decyzji, trudnych wyborów, wzlotów i upadków. Dzisiejsza uroczystość to pierwszy i jeden z najważniejszych bali w naszym życiu. Dziękujemy pani dyrektor, nauczycielom, a w szczególności kochanym rodzicom za jego zorganizowanie, za trud, poświęcenie, zaangażowanie. Niechaj dzisiejszy wieczór będzie wyjątkowym, nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich, którzy zgromadzili się tutaj, aby świętować razem z nami. Postarajmy się, aby wspomnienia tego dnia były jak najmilsze i aby dzień ten utkwił w naszej pamięci na jak najdłuższy okres czasu. W imieniu uczniów klas czwartych życzę wszystkim udanej, wspaniałej zabawy. Dziękuję. Poproszę przedstawiciela starostwa. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie aktorów tego pięknego balu. Agnieszka Osiecka, ja często wracam do tego, wspaniała poetka stworzyła taki bal, niepowtarzalny bal życia, niech żyje bal. Na pewno w pamięci zostanie na zawsze, bo jest to wasz pierwszy bal. Wasz bal, który wprowadzi was za 100 dni w życie. Prawdziwe życie już bez żadnych forów ulg.
W imieniu pana starosty, całego zarządu powiatu zgierskiego chciałbym państwu złożyć najpiękniejsze życzenia, żeby ten bal został na długo w pamięci, żeby czas 100 dni do matury, kiedy rzucicie świat kolorowych marzeń, który już nie wróci, a będziecie musieli otworzyć kolejną kartę Księgi Natur. Życzę wam, tak jak wszyscy moi koledzy tam z zarządu, żebyście wybili się na przyszłość. Niebawem wejdziemy do Europy. Ta Europa jest wasza. Życzę wam, żebyście wykorzystali tę szansę i wybili się na przyszłość. Wspaniałej zabawy jeszcze raz życzę. Bardzo proszę panią dyrektor o oficjalne rozpoczęcie balu studniowego 2020. Serdecznie witam zaproszonych w gości rodziców, radę pedagogiczną i wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Jednak najserdeczniej witam tegorocznych maturzystów, którzy za niecałe 100 dni przystąpią do pierwszego ważnego w życiu egzaminu, jakim będzie egzamin dojrzałości. Zakończę 4-letnią edukację w tutejszym liceum. Życzę wam, aby w pamięci pozostały jedynie najmilsze chwile, które były waszym udziałem. Jedną z nich bez wątpienia będzie dzisiejszy bal. Życzę wam, aby pozostał on dla was najmilszym wspomnieniem. I serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy wszystkich obecnych, a tegorocznych maturzystów tradycyjnie. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Witam w imieniu zespołu Kontra. Gorąco witamy dyrekcję i Radę Pedagogiczną, a przede wszystkim naszych przyszłych maturzystów klasy czwartej, osoby im towarzyszące oraz wszystkich rodziców. Drodzy Państwo, nie pozostaje nic innego, jak życzyć Państwu wspaniałych, miłych wrażeń, szampańskiej zabawy, a w przyszłości oczywiście pomyślnego zdania matury. Jak tradycja każe, był polonez, ale pierwszy taniec zagrany przez nas będzie oczywiście walec.
Złotych Tulipanów 2002. Uroczystość poprowadzą tegoroczni maturzyści. Karolina i Krzysztof. Karolinko, a jak sądzisz, kto otrzyma dzisiaj najwięcej nagród? Wszystko okaże się niebawem, lecz bez zbędnych komentarzy zaczynajmy. Pierwszą nagrodę wręczy Bożyszcze wszystkich nastolatek. Maciuś! Ups! Zdążyłem! To jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się w mojej 4-letniej kadencji opowiadać przed tak licznym gronem pedagogicznym, ale spróbuję wywiązać się bez zarzutu. Wracając do sedna sprawy. Złotego Tulipana za punktualność otrzymuje... Momento. Pani profesor Justyna Wszędybył. Chłopiec w szkole Janusz. Dobry wieczór. Witam wszystkich zgromadzonych. Nagrodę Złotego Tulipana za niezłe kąty i figury obrotowe otrzymuje pani profesor Radzikowska. Prosimy. Zapraszamy do... Prosimy o krótką wypowiedź. Bardzo proszę. Powiedziałam, że jestem tak wzruszona, że nic więcej nie mogę powiedzieć. Pani profesor Bogumiła Kranek, zapraszamy! Tak więc Złotego Tulipana 2002 za kwasy i zasady otrzymuje pani profesor Honorata Dębska. Brawo!
wręczy niezastąpiona Ewelina. Witam. Mam przyjemność wręczyć Złotego Tulipana 2002 za posłuch wśród tłumów. Nagrodę tę otrzymuję. Ksiądz Sylwester. Przedsiębiorczej osoby otrzymuje pani profesor Ewa Rogowska. Dobry wieczór. To już 14 z kolei tulipan, którego mam przyjemność wręczyć w kategorii zaskoczność pani Annie Lewandowskiej. Grupa Szalone Łabądki!